był sobie skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić, no, brylant, no, istny cud. Dzień w dzień, od świtu po wieczór, zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż pieścił, jak jaki skarb. Chciałam tylko Państwu powiedzieć, że dziękuję, że tu jestem. W ogóle nie spodziewaliśmy się, że będzie tyle osób. Jesteście już, to już jest ślicznie. A ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że my wiemy, że czasy są trudne. Wiecie, co mnie najbardziej ratuje? Mnie najbardziej ratuje zawsze poezja. I mam takie szczęście, że znam poetów. I tu jest jeden z wielkich poetów polskich, Józef Baran, którego znam od, jak myśmy to liczyli, 37 lat. Od 37 lat, bo ja pamiętam, kiedy urodziłam dziecko, więc to kobiety pamiętają. Pieśń wojażera życia. Przeminęły burze, sztormy, morza zwolna się ustały. Zresztą, czy to były morza, czy staweczki małe, czy to był na księżyc lot, czy pasi konika skok, a odkryte Atlantydy może tylko senne zwidy. W ostatecznym rozrachunku nie to przecież ważne wcale, że z całego oceanu pozostało kropel parę. Ale dobry wiatr nadziei, co nas ciągle pcha do przodu i ciekawość, która stale żagle w nas ożywia białe. Byśmy czuli się niemali, ale Kolumbowie śmiali, w oczach złote runa mieli i przedwcześnie nie utknęli na mieliźnie martwej fali. Spadły pierwsze śniegi. Za oknem przyjazne strażniczki domów, wierne drzewa, skrzą się uśmiechami świerków i jabłonek. Na ich gałęziach czatują cicho, jak białe koty, wczorajsze śniegi. Jeszcze chwila i zadymka zakręci w oku odległym wspomnieniem, niczym dymem z komina domu, którego już nie ma. Przez serce przemkną zapomniane dzwonki kolędników i brzęki dzwonków u sań, co rozpierzchły się w oddali, unosząc tamto dzieciństwo. 20 grudnia 2022 rok. Przepiękna kobieta, wspaniała artystka, człowiek o wielkim sercu i cudnej duszy. Pani Anna Dym. Jaką ja mam minę do tego robić? Dziękuję. Marysia Wilczur to moja wnuczka przecież była. Nie? Ania Pawlaczka też. Pani Aniu, kochamy Panią. Wiecie... Dziękuję. Wiecie, jaką trzeba mieć odwagę? Ja teraz mam 72 lata, a tu znachar idzie, nie? A ja idę ulicą, Jezus, to Pani jeszcze żyje? Ja to dziękuję. I się głupio, ale to bardzo miłe, bardzo Panią dziękuję, żeście tak o tej Ani mówili. Oj, dajcie, oni troszeczkę się wstydzą, ale wiedzą. Мы.
Wszystko jest możliwe, nadaje sens życiu, obala wszystkie bariery i dzięki miłości można robić rzeczy niemożliwe. I ja jestem tego świadkiem na co dzień, bo prowadzę taki program z ludźmi z różnymi niepełnosprawnościami, umierającymi, którzy są w tak okropnym stanie, że się wydaje, że powinni nie żyć, a oni nagle się odbijają od cierpienia i dzięki miłości kochają życie, są szczęśliwi. Podróżują, biegają bez nóg, widzą bez oczu i to sprawia miłość. I miłość dla mnie też w życiu jest najważniejsza. Mhm. Ja byłam uczona od urodzenia, zachwytu nad życiem i miłości do życia. Wszystko jedno, jakie ono było, czy było złe, czy było dobre, jak się je kocha, to człowiek idzie dalej do przodu. I ma powody, i widzi te powody, żeby powiedzieć, jestem szczęśliwy. Można żyć bez miłości? Nie. Znaczy, ja nie potrafię, ale może można. Nie. Ja zawsze coś kocham. Ale już nie mam co, to mam kota, nie? Jak już w ogóle jest tego, to się patrzę w niebo i tam widzę takie piękne rzeczy, się tym zachwycam i kocham. A w ogóle kocham swoją pracę, mam pasję. To wszystko jest miłość. Ludzie trywializują, że miłość to tylko musi być do przeciwnika płci odmiennej, czy wszystko jedno, czy tej samej, bo teraz to różnie bywa. Ale to nie na tym polega miłość. Miłość polega na tym, że się kocha życie, że się wydaje, że to, że się tu jest, ma sens. Ja się tego trzymam, nie? Mhm. No właśnie, bo jest Pani osobą, która darzy tą swoją miłością na wszystkie strony świata, przede wszystkim skierowaną ku osobom niepełnosprawnym. Co Pani dają te rozmowy z tymi osobami? Wzmacniają, czy wręcz po tych rozmowach miał Pani jakoś trudniej zasnąć? Ja bardzo się dokładnie przygotowuję do tych rozmów. Poznaję tych ludzi, zdobywam ich zaufanie i potem te same rozmowy, jak mi telewizja zmusza, żebym nagrywała 5-6 dziennie, to rzeczywiście wydaje mi się wieczorem, że mnie nie ma. W dziwnym stanie jestem.
Wydaje mi się, że te rozmowy mnie wykańczają, a tak naprawdę to one mi dają największą siłę. Bo ja potem tak nie narzekam specjalnie. Czasem mnie tylko rozśmiesza, że się nie mogę ruszać, czy że nie mogę chodzić ani podskakiwać. To mnie właściwie tylko rozśmiesza i czasem mam ochotę sobie ponarzekać, a naprzeciwko mnie siedzą ludzie sparaliżowani, walczący z jakimiś diabelskimi chorobami i sobie myślę, babo, ty się ciesz, widzisz jeszcze, masz dwie ręce, masz dwie nogi, jesteś szczęśliwa. Tego bym nigdy nie przeczytała, znaczy nawet jakbym to przeczytała, że to jest takie ważne, żeby być szczęśliwym, to bym nie uwierzyła. Ci ludzie mi pokazują. Ja jeszcze oddycham. Janusz Świtaj mi mówi, ja jeszcze oddycham. Co prawda już nie sam, tylko respirator, ale ja widzę, ja jestem królem życia. My nie wiemy o tym, że jesteśmy królami życia. Ja jestem. Bo oni mi to udowodnili. Naprawdę. Czy był taki moment w pani życiu, że kiedyś pani wieczorem postanowiła sobie zrobić taki mały rachunek sumienia z życia? To, co się udało, co się nie udało, co by pani jeszcze chciała zrobić? No ja to codziennie robię, zawsze. Mama tak nas nauczyła, żeśmy mówili, co było fajne, a co byśmy chcieli zrobić. Ja chyba sobie zawsze, ja zresztą mało śpię, mam kłopoty z zasypianiem, bo mam dużo różnych rzeczy do zrobienia. No i nie będę panu mówić, żeby mnie zapeszyć, ale ja mam cały czas marzenia. Cały czas uważam, że jest dużo przede mną, jakkolwiek no ja byłam dobra z matmy i wiem o tym, że rachunki, pewne liczby gdzieś tam mają jakiś kres, ale nie, ale jeszcze proszę Pana, Jezus, ile mam do zrobienia, już Panu nie będę mówić. A jakie są marzenia Anny Dymy? To, które mogę powiedzieć, to mam takie, żeby być zdrowym i żeby mieć siły. To jest moje takie pragnienie i marzenie najważniejsze, bo wtedy będę mogła spełniać te marzenia ważniejsze jeszcze. Teraz w tym roku moja fundacja będzie miała 20 lat. Mam podopiecznych, wczoraj miałam z nimi spotkanie. Boże święty, co to są za ludzie? Byliśmy w Opolu, graliśmy przedstawienie, wszyscy jesteśmy z jednego ogródka. I ta radość tych ludzi na scenie, to co jak oni później się cieszyli, jak oni się rzucili na mnie, no prawie mi kręgosłup połamali, bo oni trochę nie wiedzą, że są tacy silni, ale było tak cudownie i radośnie i tak sobie myślę, jakie to życie może mieć sens, nie? Jak tacy ludzie dają ci taką energię, taką miłość, taką radość. Dlatego ja być może tak się 20 parę lat temu zaprzyjaźniłam z takimi ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, bo przy nich naprawdę się czuję człowiekiem zwyczajnym. Bo oni nie wiedzą, że jestem aktorką. Znaczy teraz to już niektórzy wiedzą, ale tak nie do końca kojarzą wszyscy. Ale ja po prostu jestem im potrzebna, dlatego że oni mnie lubią, oni mi ufają. Ja sobie na to naprawdę zasłużyłam, bo dużo z nimi czasu spędzałam. Wiem, co ich boli. I tak mnie uczłowieczyli, bo jak się jest aktorem, to czasem można zwariować, nie? Piszą o tobie, co chcą, te brukowce, te hejty. To i czasem tak sobie myślę, Boże, lepiej się gdzieś zaszyć, może w jakieś dziupli i nie wychodzić, bo po co coś mówić, jak za chwilę to ktoś opluje. Czasem jest przykro, nie? A ja tam idę do tych ludzi i u nich białe jest białe, czarne czarne, jest prawdziwe, przy nich się nie kłamie. Także tak prawdę mówiąc, ja wielu rzeczy nie rozumiem, ale ci ludzie mnie uczą prawdziwej radości, mimo że przecież to są bardzo chorzy ludzie i uszkodzeni. Szczerości i prawdziwej miłości. Dzisiaj jesteśmy w ośrodku Jawia w Rzemieniu. W tym ośrodku też znajdują się uchodźcy z Ukrainy. Jak mówić dziś o tym byciu człowiekiem, o sensie życia, wiedząc, że kilkadziesiąt kilometrów stąd rozgrywa się czarny scenariusz na polach ukraińskich? Tu są rodziny bez mężów, ojców, synów. Strasznie trudny czas jest, bo po tych dwóch latach COVID-u, jak już człowiek tak chciał odetchnąć i się ucieszyć, że żyje, to się zaczęła wojna. Okazało się, że niestety to nie będzie miesiąc ani dwa, bo to już trwa rok. Bardzo trudno wywoływać w sobie taką beztroską radość ze świadomością, że tam za granicą się dzieją takie rzeczy. No daje to dużo do myślenia i też no, zabiera nam tę taką radość, ale jedno jest tak, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Nie wiem, kto jak może, zresztą chyba wiele osób tak odruchowo pomaga, prawda? Pomaganie na dłuższą skalę jest bardzo trudne. Ja to już wiem, prowadząc fundację, że tak łatwo się wzruszyć i tak komuś pomóc, a to nie na tym polega.
To wszystko musi, żeby miało sens, musi być zorganizowane, bo inaczej się odwraca. I czasem ta taka chęć pomocy zamienia się w agresję i w nienawiść, co już zaczyna czasami tak być. Ale my oczywiście pomagamy, to trzeba robić spokojnie, trzeba robić rozsądnie, ale przede wszystkim też nie zabierać. Ja mam fundację i widzę, jaki problem jest. Problem jest taki, że ja na przykład nie mogę zrobić zbiórki publicznej na festiwal zaczarowanej piosenki, no bo nie mam tych pieniędzy, ponieważ jest wojna w Ukrainie i przecież pieniądze trzeba zbierać, żeby im pomagać, prawda? Ale z kolei my nie możemy opuścić naszych niepełnosprawnych podopiecznych, bo jest wojna gdzieś tam, prawda? Teraz trzeba będzie to wszystko wyważyć, dobrze pogodzić. Nie żyje się łatwo, to są bardzo trudne czasy, ale jak ja bym chciała coś ponarzekać, no to oglądam, co się tam dzieje. Jakie są nieszczęścia, a tu jeszcze to trzęsienie ziemi. Teraz no w ogóle jest coś takiego, że coś człowiek chyba dużo narozrabiał, że takie rzeczy go spotykają teraz straszne. Dużo to daje do myślenia w ogóle o życiu, o nienawiści. No nienawiści po prostu jest teraz wszechogarniająca. Wszystko. Tak sobie myślę, że powinniśmy tak, nie wiem, przyłożyć sobie i powiedzieć człowieku, uspokój się, ciesz się życiem, pomagaj. I, bo widzi pan, ile nienawiści mimo wszystko jest wokół, która jest niszcząca, więc trzeba się do siebie uśmiechnąć, wziąć duży oddech, powiedzieć, mimo wszystko sobie damy radę, jak się da, to mądrze pomóc i żyć jakoś, i się uśmiechać, no bo co. Na końcu bym poprosił panią o pozdrowienie radiosłuchaczy, jeśli to jest możliwe. Jeszcze chciałam powiedzieć radiosłuchaczom, że jest coś, co ratuje mnie na przykład, to są wiersze. Bogu dziękuję, że stworzył poetów. Dzisiaj tutaj jestem u was i będę czytała wiersze Józefa Barana, z którym to poetą przyjechałam przed chwilą z Krakowa. I trzeba sobie znajdywać takie momenty w życiu i takie miejsca, które dają ci siłę, a mnie na przykład największą siłę daje to, że sobie poczytam wiersze. Prowadzę salon poezji w Krakowie i właśnie dzisiaj mam ten szczęśliwy dzień, bo za chwileczkę będę czytała wiersze u boku poety. Pozdrawiam wszystkich państwa, pozdrawiam was serdecznie, uśmiechajcie się do siebie i życzę wam zdrowia i radości mimo wszystko. Pani Dymna, Ania ma bardzo ciepły, naturalny głos. A moja poezja wydaje mi się, że jest też naturalna i nie lubię aktorów, którzy czytają teatralnie, szarżują. No, także, no i oczywiście, że jest to dla mnie duże wyróżnienie, że moją poezję lubi od wielu lat. Miewamy spotkania. Nie mamy dużo spotkań, ale parę razy w roku od 30 paru lat mamy. Mhm. Przy okazji wydawania nowych książek. No właśnie, skoro mówimy o nowych książkach, to co na rynku wydawniczym okazało się twojego autorstwa? No teraz Pokój i Wojna w Państwowym Instytucie Wydawniczym w listopadzie ubiegłego roku, czyli powiem, no 3 miesiące temu. Mhm. Cofnijmy się właśnie o rok, o półtora. Czas COVID-u, czy to był trudny czas dla pisania? No wiadomo, no, znaczy do pisania nigdy nie jest. Czy może do przemyśleń, jest więcej nawet, czas na przemyślenia? Nawet może napisałem wtedy dużo właśnie dlatego, bo co miałem robić, czas kupienia, siedzenia w mieszkaniu, więc jak to mówił kantor, takie zwyczajne, nudne życie jest najlepszym takim nawozem, można powiedzieć, dla pięknej poezji, chociaż właśnie z nudów powstaje. Bo jak jest pięknie, to wówczas poeta nie musi pisać, tylko po prostu żyć, nie? Podróżować, oglądać, jechać na wieś, żyć pełną piersią. A w tym wypadku byliśmy wszyscy odgrodzeni od tego normalnego życia i to parcie było tak jak w czajniku, woda wrze i no i szło może i na twórczość, i nawet napisało się dosyć dużo. Mhm. Reżyserzy kierują swoje filmy do no, pewnego rodzaju gatunku osób lubiących daną stylistykę i gatunek, a ty swoje wiersze do kogo kierujesz? Kto ma być ich odbiorcą? Staram się jak ludzie przede wszystkim, żeby to były, to są ludzie z wyobraźnią i wrażliwością.
ludzie z wyobraźnią i wrażliwością. To jest mój adresat i staram się trafiać do jak najszerszej publiczności, jeżeli nie przez wiersz, to przez piosenkę. Na przykład parę piosenek moich ma wyświetlalność, jak to się dzisiaj mówi, parę milionów nawet. Taka piosenka śpiewana przez Starego Małżeństwa, Balada z gór czy inne. Ale nie o to chodzi. Poezja nigdy nie miała masowego odbioru, ale trafiała do ludzi często właściwych, a więc jak mówię, z wrażliwością i wyobraźnią. W Mielcu chyba nie pierwszy raz. Tak, tak. Za czasów, ja wiem, czy tak dawnych, ja nie pamiętam już ile, czy 10 lat temu to było, czy... To parokrotnie bywałem też jurorem w konkursach dla młodzieży poetyckich, ale też chyba nawet z panią Anią, z Anią Dymną byliśmy i chyba, nie pamiętam, czy z Beatą Paluch, czy... w każdym razie kilka razy występowaliśmy, wtedy dyrektorem był pan Teichman. Okej, książka wydana, coś nowego się szykuje? No powoli, powoli. To poezja to nie jest fabryka, nie produkuje się, powstaje jeden na dwa wiersze na miesiąc i to się tak powoli składa, po paru latach powstaje książka. Oprócz tego piszę dzienniki od 1996, wydałem 4 tomy, są tam również i z podróży zagranicznych, z migawki z 5 kontynentów. Teraz nie podróżuję z różnych względów, także niestety szpitalnych, a może to już też lata. No w każdym razie dzienniki. Teraz może wyjdzie kiedyś tom od 1996 do 2020. Taki wyciąg jak gdyby najlepszych rzeczy.